Dzisiaj króciutko o tym, jak nauczyć się latać. Odkryjemy najnowszy odłam sportów wodnych, który ma znacznie niższy próg wejścia, cały sprzęt wchodzi do bagażnika Seicento, a przy tym jest niesamowicie efektowny. Gorąco zapraszam. Kilka lat temu w mojej głowie zaistniała myśl, a może nauczyć się latać na paralotni? Jednak latać na paralotni może nauczyć się każdy, w każdym wieku, bo tam od sprawności fizycznej dużo ważniejsza jest wiedza, planowanie, logiczne myślenie. Dlatego stwierdziłem, że to może jeszcze kilka lat zaczekać, ale na pewno do tego wrócę. Na razie chcę nauczyć się innego rodzaju latania i to latanie również wykorzystuje siłę wiatru. Za chwilkę wyjaśnię, na czym polega ten młodziutki, w zasadzie kilkuletni sport, ale najpierw dojedziemy na naszą miejscówkę. W okolicach Warszawy jest jedno jedyne jezioro Zegrzyńskie, na którym wieją bardzo nieregularne wiatry, jest duży natłok łódek i innych osób i jest brudne, a to tylko kilka z jego zalet. 100 km od Warszawy znajduje się Zalew Sulejowski, który jest dużo lepszą alternatywą, a tak się składa, że do takich drobnych wycieczek mamy idealne narzędzie, czyli kamperka. Na razie zaliczyłem 3 sesje. Nie udało mi się jeszcze wejść w lewitację, a z gleb, a raczej wodowań, można było ulepić w ogóle oddzielny filmik, taką kompilację gleb, bo naprawdę były setki gleb. Ale co to w ogóle jest wing foil i na czym polega cała ta lewitacja? Szybciutki kącik techniczny. Deska do wing foila oprócz samej deski składa się również z foila. To żelastwo przyczepione od spodu. W bardzo dużym skrócie foil mający kształt skrzydła samolotu przy odpowiedniej prędkości generuje siłę wystarczającą, żeby wypchnąć deskę ponad wodę. Ten stan nazywamy lewitacją. Opór deski maleje i znacząco przyspieszamy. Fale przestają nami szarpać i możemy oddać się spokojnemu płynięciu w wybranym kierunku. Foil płynie pod wodą, a deska nad wodą, więc jakiekolwiek fale są w większości wybierane przez maszt i następuje przyjemna cisza na morzu. Niestety nie jest to takie proste do nauczenia, ale jak coś jest trudne i w końcu się uda, to tak jak za chwilę zobaczymy, satysfakcja z dokonania tego jest 100 razy lepsza. Po prostu mózg jest zalany dopaminą. Witamy z Wireczkiem. Następnego dnia jesteśmy na plaży Karolinów. Jemy sobie na szybko śniadanko. Ola zrobiła pyszną owsianeczkę. Ale jedziemy dzisiaj na drugi brzeg, tam. Kierunek wiatru dzisiaj sprzyja jednak tamtemu brzegowi. Tutaj nie jestem w stanie pływać z tego względu, że jestem początkujący. Wiatr jest offshore, czyli wiatr wieje z brzegu. Teoretycznie może mnie wypchnąć na środek jeziora i nie będę w stanie wrócić pod wiatr, gdyż moje umiejętności na to nie pozwalają. Dlatego będąc początkującym zawsze trzeba upewnić się, że wiatr wieje onshore i startować tak, żeby w najgorszym przypadku zostać przez wiatr zepchniętym na brzeg, z którego się wystartowało. Dobra, jesteśmy już po drugiej stronie jeziora. Jak zwykle po sporej przerwie pomiędzy pływaniami jest lekki stresik przed wejściem do wody. Tym bardziej, że jeszcze w tym zbiorniku nie pływałem, także nie wiem, czego się tam spodziewać. To, co zauważyłem, to że bardzo mocno wieje. Z tamtej strony ten wiatr był kiepsko wyczuwalny, a tutaj jest taka... że jak się rozmawia koło siebie, to nawet nic nie słychać. Sesję rozpocząłem klasycznie od kilkunastu awaryjnych lądowań, ale tego dnia wiało solidne 18 węzłów z mocnymi podmuchami i dzięki temu w końcu... Proszę Państwa, to ja, a tam jest moja deska, na której przed chwilą wyszedłem z wody pierwszy raz. Jaram się. Będzie dobrze, teraz będzie dobrze, teraz będzie tylko lepiej. Jak ta deska wychodzi z wody i przestajesz czuć te uderzające w ciebie fale i ten wiatr i następuje taka cisza i jeszcze ten foil, to dziadostwo, wydaje z siebie taki zajebisty, świszczący dźwięk, taki metaliczny. Im trudniejsza jest zajawka, tym większa jest satysfakcja, jak człowiekowi wyjdzie. Po tych 10 godzinach na wodzie, po tych uderzeniach wodą w jaja, to jest kosmos. Polecam każdemu trudne zajawki, nie takie, że wsiądę sobie na skuterek wodny i już płynę. Nie, nie, nie. Musisz się namęczyć i wtedy nagroda jest 100 razy lepsza. Ale będę pływał zaraz, kurwa. Jak widać, w dziedzinie wing foila nie jestem ekspertem i jeszcze długo nie będę. A to wszystko to dopiero początek drogi. Czeka mnie jeszcze wiele wywrotek, wiele wodowań i wiele podtopień. Wiele godzin minie, zanim nauczę się płynnie lewitować, szczególnie na lewą nogę, bo z lewą nogą mam spory problem. Trzeba się jeszcze nauczyć solidnie ostrzyć pod wiatr, utrzymywać wysokość względem wiatru, tak żeby nie dać się zdryfować z wiatrem na środek zbiornika. Jak również pompować deskę, tak żeby można było startować na dużo lżejszym wietrze, a nie tak jak ja muszę czekać na podmuchy po 25 węzłów, żeby w ogóle wyjść z wody. A jak już nauczę się tych podstaw, to czekają mnie zwroty, jibe i przekładanie nóg na desce, tak żeby płynąć lewą do przodu albo prawą do przodu, w zależności od tego, w którym kierunku się płynie. Ten sport ma bardzo wiele do zaoferowania, ale jak z każdą wymagającą zajawką, najpierw trzeba coś zaoferować od siebie. W tym przypadku są to godziny moczenia dubska w jeziorze. Czeka mnie sporo walki. Na pewno będę wszystko tutaj relacjonował na kanale, także zapraszam cię serdecznie do zasubskrybowania tego kanału. Może też złapiesz zajawkę, patrząc na to, jak ja się męczę. Jest to wspaniały sport, bardzo wynagradzający, jeśli już się uda. I zapraszam mocno
mocno do spróbowania wingfoila, a nawet jeśli nie wingfoila, to samego supa z wingiem, bo to też jest, można powiedzieć, oddzielna dyscyplina. I naprawdę można na zwykłym supie i na wingu po prostu popływać. Sam uczyłem się kilka sesji właśnie obsługi winga pływając na supie. Bardzo dobrze to wspominam, tak naprawdę to jest super zajawka sama w sobie, nie trzeba się uczyć pływać na wingfoilu. Także jest to sport naprawdę dla każdego, kto po prostu umie pływać. Pozdrawiam serdecznie.